czołem, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Galzak i zapraszam na kolejny odcinek serii Total War Arena. Dzisiaj zamierzam powiedzieć parę słów na temat cen bohaterów, ponieważ oczywiście w arenie, ponieważ sporo osób się o to dopominało. Miałem już zrobić jakiś czas temu ten odcinek, ale tak zacząłem się zastanawiać, zrobię ten odcinek, i co ja właściwie powiem, nie? No ale tak zacząłem myśleć właśnie o tym, i w sumie parę kwestii mi się nasunęło na myśl. No i oczywiście zrobimy to przy gameplayu, także to będzie takie zupełnie luźne gadanie. Gramy rzymskimi legionistami, notabene na czwartym tierze, również ktoś chciał ten Rzym widzieć, do tego ja chciałbym jednak ponabijać trochę tych właśnie Rzymian. No tak, dlatego sobie nimi właśnie zagramy. I teraz tak, zacznijmy od najciekawszego w sumie, bo weszły oczywiście te kosmiczne ceny dowódców. I chciałem sobie zrobić tak, że okej, otworzyłem sobie stronkę, gdzie było, bo ja oczywiście mam prawie wszystkich dowódców wykupionych, tylko Sulli chyba nie mam. Znaczy na pewno nie mam Sulli, tylko chyba tylko jego. Tak mi się wydaje. W każdym razie, dobra, niech kawa sobie tam jedzie, niech wyspotuje. W każdym razie chciałem właśnie sobie otworzyć stronkę i przeczytać wam ceny tych bohaterów tam po kolei, porównać ewentualnie ze starymi cenami, o ile je znajdę gdziekolwiek. I tak. I otworzyłem sobie tą stronkę jakieś 3 dni temu, bo już wtedy miałem nagrywać ten odcinek. Tą stronkę właśnie z aktualnymi cenami bohaterów. No i co? Wczoraj albo przedwczoraj wyskakuje mi page not found. Czyli strona nie istnieje. A tam było wszystko napisane również z tym, z tłumaczeniem tak jakby twórców. Dlaczego oni właściwie chcą... dlaczego oni właściwie zwiększyli te ceny? No i nagle strona znika i nie wiem, nie mogę w ogóle wziąć tych aktualnych cen. Skąd ja mam je wziąć, nie? Skoro sam mam wykupionych bohaterów. To nie bardzo, właśnie trudno jest skądkolwiek wygrzebać te rzeczy. Nie wiem, dlaczego strona zniknęła, to w ogóle dziwne. Nie wiem. Ale spróbuję, pamiętam niektóre przynajmniej ceny, dlatego nie zrobimy takiej analizy. Po prostu pogadam, co mi przychodzi do głowy, ale właśnie zdziwiło mnie to, że ta strona nagle zniknęła, wyparowała dosłownie. Trudno, okej, może to jakiś błąd, może coś tam, nie musimy się dopatrywać koniecznie jakichś teorii spiskowych. W każdym razie, zacznijmy od początku. Dlaczego w ogóle twórcy postanowili taki krok wykonać i te ceny podnieść? Tłumaczenie na wspomnianej stronie, do której oczywiście linka wam nie podam, bo ona nie istnieje w tym momencie. Tłumaczenie na tej stronie było następujące, że... tworzenie nowych bohaterów zajmuje im naprawdę dużo czasu, dlatego chcieliby... Okej, wyślemy tam jeden oddział. Albo jedynkę tam wyślemy właściwie. Trójkę tutaj. Dobra, tak. I dlatego właśnie stwierdzili, że zwiększą ceny bohaterów, bo... wiadomo, jak ceny są niższe, to szybko ci gracze wykupią tych starych bohaterów, trzeba będzie tworzyć nowych, żeby w ogóle się pojawiał jakikolwiek nowy content i żeby było coś, co przyciągnie tych graczy do areny ponownie. I właśnie dlatego postanowiono ceny podnieść. Mówiąc krótko, aby nie tworzyć tak często nowych treści. Trudno to... Nie chcę też mówić... Okej, czekajcie, muszę się skupić. Ciężko mi tutaj cokolwiek mówić. Ciężko się właśnie komentuje przy arenie, bo ona jest jednak wymaga skupienia, nie? I ciężko jest właściwie tak jednoznacznie się wypowiedzieć, bo można nawet samym tonem, że tak powiem, sformułowań, jakoś tak ocenić tą sytuację. Ale z jednej strony rozumiem, że to wymaga dużej ilości pracy, zbalansowanie bohaterów, zrobienie tam chociażby grafik, animacji, wybór umiejętności, stworzenie nowych umiejętności tym bohaterom i tak dalej. To z całą pewnością wymaga sporo pracy. Rzecz w tym, że te nowe treści są potrzebne, żeby gra się w ogóle jakkolwiek rozwijała. Bez nowych treści to nie ma w ogóle sensu myśleć o jakiejś bazie graczy, która się będzie pojawiała regularnie. Dlatego tworzenie nowych treści to klucz do sukcesu, że tak powiem. Weźmy pod uwagę fakt, jak dawno pojawiło się cokolwiek nowego w arenie. Naprawdę, naprawdę dawno, nie? To Kartagina to była ostatnia taka większa zmiana. O tym dowódcy dla barbarzyńców już się mówi od jakiegoś czasu. On się pojawił wreszcie na serwerach testowych, ale jednak cały czas go nie ma. Nie da się nim grać tak normalnie, że tak powiem. Dlatego tych treści jest w sumie jak na lekarstwo w pewnym sensie.
I też nie da się tak jakby uniknąć ich tworzenia. Ja wiem, że twórcy, no że to zajmuje czas i że trzeba jakoś trochę tego uniknąć, no żeby właśnie... Żeby właśnie, no... Kurde, ciężko się gada przy tej arenie, naprawdę. Okej, okay. Aha, dobra, oni złożyli falangę, to możemy z nimi walczyć spokojnie. Czeka tylko śmierć! Dobra, dobra. Dorżniemy chyba tą falangę. Odbijać ciosy! Odepchnąć ich! Odepchnąć wroga! Dobra, spokojnie, jedną oddział możemy wysłać za tymi łukami, żeby wreszcie... Okej, okay, oczywiście szarża kawy. Tym razem się przerzucimy właśnie na dobicie kawy. Okej, okay, jeden oddział zrautowany doszczętnie. Dobra, wycofujemy się, bo to zaraz się falanga rozstawi. Już się w tym momencie rozstawiło, ale my się oczywiście już w tym momencie wycofujemy. Dlatego no właśnie konieczne jest wypracowanie takiego konsensusu między nowymi treściami, a właśnie cenami tych starych treści, nie? Cenami w sensie za wewnętrzną walutę, nie? Kosztem, jaki gracze muszą poświęcić, aby te stare treści zdobyć. Jednak no myślę, że w tym momencie jakaś granica została przekroczona i te stare treści kosztują zdecydowanie zbyt dużo. Ale to nie tylko moja opinia, dlatego wydaje mi się, że no ten stan rzeczy aktualny nie utrzyma się jakoś tak na stałe, że to się zmieni wkrótce i wrócimy znowu do jakichś takich w miarę rozsądnych cen. I żeby nie zrozumcie mnie źle, ja w ogóle nie jest tak, że ja potępiam w ogóle twórców, że oni podnoszą ceny dowódców. Możliwe, że te ceny rzeczywiście były za niskie, bo jednak no również trzeba to zrozumieć, że stworzenie nowego dowódcy, nowej frakcji czy czegokolwiek no wymaga tego czasu. Dlatego no, ja nie mam nic przeciwko podnoszeniu cen dowódców. Naprawdę, nie mam nic przeciwko. Myślę, że nawet może to było wskazane. Rzecz w tym, że to po prostu zostało zrobione źle. Ceny no, poszły tak cholernie w górę. No, jedyne, które pamiętam, to Hasdrubal i Hannibal kosztują teraz 75 tysięcy wolnych punktów doświadczenia. 75 tysięcy... W ogóle mieliście kiedyś 75 tysięcy wolnych punktów doświadczenia? Okej, okay, trochę... Dobra, trochę ich dorwaliśmy na szczęście. Ja tu zginę pewnie od ostrzału, nie mam te studo. Może ich rozbijemy. Dobra, no wynik zrobiony. Nie mamy te studo, więc ja tu padnę oczywiście, gość jest tier wyżej. No ale dobra, to myślę, że możemy się tutaj już zakończyć nasz żywot. Także ja nie mam nic przeciwko podnoszeniu cen dowódców. Tylko, że po prostu zostało to przegięte naprawdę. No i no 70 i właśnie Hasdrubal i Hannibal również, no nie chodzi o same ceny, ale również jak zostało to podzielone, bo oczywiście część dowódców jest wciąż tańsza, część jest droższa. Vercingetorix chyba był najtańszy, no okej, okay, to nawet mi się podoba, Vercingetorix jest w porządku. Ale dlaczego do dwóch najdroższych dowódców dodano Hasdrubala i Hannibala? Czyli dwóch dowódców kartagińskich, jedynych dowódców kartagińskich, którzy, no gdzie w Kartaginie nie ma za darmo żadnego dowódcy na samym początku. No o co chodzi, nie? Kartagina, która właściwie jest wciąż jest grywalna troszkę mniej, chociaż już w tym momencie zostało to naprawione. No ale właśnie, w tym momencie zostało to naprawione, że Kartagina wreszcie stała się grywalna i nagle wchodzi taki cios, no. Nagle wchodzi taki cios, że no żeby grać Kartaginą, to trzeba kurde zapłacić. Co on robi? Co on robi? Co on robi? Może jakiś misklik? Nie, no on dalej próbuje się przedostać tutaj, no. Próbuje ominąć falangę, która jest rozstawiona. Nie wiem, nie rozumiem. Dobra. No to jest, powinno być wygrane już jakiś czas temu. Oni powinni to skapować. Ustawić się w szyku i kurde, gdzieś za tym i skapować. No ich tylu tu było. Nie, ja nie wiem, o co chodzi? Co za gość? Człowieku, ekran tarcz, strzelają do ciebie. Po cholerę ładujesz ten oddział w falangę, no. Kiedyś muszę chyba, nie wiem... zrobić odcinek o idiotach w arenie. Nie wiem, po prostu... No, ekran tarcz, już! Nie będzie. Ci stoją w ekranie tarcz, a tych woli jednak nie ustawić w ekran tarcz, bo po co? Jeszcze tak... Ja pierdzie. Wreszcie zrautował falangę, no. No tak, gonisz ich na pewno piątym tier. Widzicie to? Widzicie? Adportas odpalił. Odpalił Adportas. Po co? Dobra, mniejsza z tym. Zostawmy tego człowieka w spokoju. Cucumber, no tak. No ale właśnie, wróćmy do Kartaginy, skoro już ją oglądamy. No właśnie, Hannibal i Hasdrubal dostali 75 tysięcy wolnych punktów doświadczenia jako cenę. No i teraz
ludzie, którzy nagle zdali sobie sprawę, okej, Kartagina jest grywalna, możemy się za nią zabrać, nagle dostają taką barierę w postaci cen dowódców. W postaci cen no, Hasdrubala i Hannibala. I no właśnie to pytanie wrócę, które zadałem przed chwilą. Czy mieliście kiedykolwiek 75 tysięcy wolnych punktów doświadczenia? No ja chyba miałem 100. No ja miałem na pewno więcej po tych bonusach za zamkniętą betę, jak tylko reset wszedł, nie? To miałem więcej na pewno, ale, no ale tak samego zdobywania miałem kiedyś 100 tysięcy wolnych punktów doświadczenia. Rzecz w tym, że nie wykupywałem wszystkich ulepszeń bohaterskich. Nawet aktualnie nie mam wszystkich bohaterów ulepszonych na maksa, mimo że tych wolnych punktów doświadczenia mam no w tym momencie około 10 tysięcy, no ale cały czas je wydaję i nie jestem w stanie za zdobywane punkty doświadczenia zrobić wszystkich ulepszeń. No to jakim cudem miałbym jeszcze kupić bohaterów? No oczywiście to powinienem może powiedzieć na początku. Mnie to osobiście za bardzo nie rusza, te ceny w sensie, bo ja mam wszystkich bohaterów już praktycznie w tym momencie no, zdobytych. No tylko Sulę sobie tam kiedyś może kupię, może nie, no Rzymem za dużo nie gram. Więc okej, mnie to nie rusza, no ale wyobraźcie sobie graczy, którzy wchodzą do gry, mają Germanika, chcą go ulepszać, no i jeszcze chcą sobie kupić nowego bohatera, no jak to zrobić, nie? Jeszcze no, czasami się wydaje wolne punkty doświadczenia na ulepszenia oddziałów, nie? No bo jak mam taką sytuację, że mam, dajmy na to... No za 71 tysięcy ulepszenie do kolejnego poziomu mam 69 900, czyli muszę jakieś 1100 dopłacić wolnych punktów doświadczenia, no to ja to dopłacę, żeby już nie rozgrywać kolejnej bitwy, sobie dopłacę i zagram sobie już na wyższym tierze. Czytam do jakichś ulepszeń no, przedmiotów na tych jednostkach, nie? Tam się dopłaca niecały 1000 czasami. No tak, żeby po prostu nie rozgrywać kolejnej bitwy, tylko oczywiście sobie ulepszyć za wolne punkty doświadczenia częściowo, nie? No to też tego trochę schodzi. No ale no, jak teraz będzie wyglądała sytuacja z tymi cenami aktualnymi? No nie wiem kompletnie jak to pogodzić, ulepszanie bohaterów. No teraz trzeba wybierać, albo sobie ulepszasz bohaterów, albo zbierasz na nowego. Rzecz w tym, że wtedy już jesteś tak jakby w plecy, nie to, że po prostu przez jakiś czas będziesz miał nieulepszonego bohatera. Jesteś w plecy cały czas, no bo tak, nie ulepszysz jednego bohatera, żeby kupić innego. Grasz tym innym. No i jeżeli chcesz go ulepszyć, to ten pierwszy zostanie nieulepszony. No i wtedy nie da się przeskoczyć później tej takiej... tych strat, które się straci, które będą właśnie w wyniku zapłacenia za nowego bohatera. Nie da się tego uniknąć, bo no, kupiony nowy bohater też wymaga ulepszeń, nie? Rozumiecie, mam nadzieję, o co mi chodzi. Że no kupimy nowego bohatera, to musimy tak jakby gdzieś skądś uciąć te wolne punkty doświadczenia, gdzieś zrobić oszczędność, nie? Jakiś ulepszeń nie wykupić. No i tutaj w takim razie no mamy... Ja pierdzielę, widzieliście to? Najwięcej punktów zdobył ten idiota, który włączył adporta z biegnąć za łucznikami. To ten typ, nie? Oczywiście za zebrany damage i za kapowanie. Największy wynik zrobił, naprawdę. Jeżeli to któryś z was, to przepraszam, ale nie zasłużyliście sobie, jeżeli to któryś z was. No co ten gość robił na... To był piąty tier, to nie było, że zaraz na samym początku. Czy tam czwarty. No ale tak czy inaczej, no takie rzeczy jak włączanie ekranu tarcz, jeżeli się zbiera ostrzał, to podstawa. Jak nie włączanie adporta, kiedy się goni łuczników, kiedy się wiadomo, że się ich nie dogoni. Grając na piątym tierze, gdzie się nie ma żadnej szarży, no... Dobra, mniejsza z tym. Zagramy sobie jeszcze raz. Bo chciałbym właśnie wbić Scypiona na kolejny poziom, chociaż czekajcie, może to zaraz sobie weźmiemy. Chociaż nie, zaraz, Germanik. Ja chyba mogę już na piąty tier ulepszyć tych miecze, no mogę. Dlatego sobie zagramy wreszcie piątym tierem. Na Germaniku tym razem, chyba że weźmiemy sobie na czwartym tierze jakąś kawę. Nie, nie mamy kawy w ogóle. Na trzecim mamy? Na trzecim mamy oszczepy ewentualnie. To weźmy sobie Cezara, weźmy sobie trzeci tier. Bo dzisiaj będziemy robić takie ulepszenia po prostu i trochę pogadam o tych dowódcach. Okej, okay, to jest na stałe, więc możemy to wziąć. O, oczywiście, nie mam ulepszonego Cezara, no to akurat dużo mnie nie kosztuje, więc spokojnie sobie możemy ulepszyć. Ale ja wielu bohaterów nie mam ulepszonych na maksa, mimo że ja robiłem te ulepszenia jeszcze na poprzednich cenach bohaterów. Więc pomyślcie sobie, co jest teraz, nie?
Atak zwarciu. No to mi się średnio przyda na oszczepach. Może dobrze by było, jakbym wziął chociaż jeden oddział legionistów. Dobra, ulepszmy tego Cezara na maksa w sumie na razie. Mamy kasy trochę. No i właśnie to było bardzo dziwne posunięcie. Okej, widzę, że jeszcze mogę sobie... A nie, nie mogę, bo to muszę wolne punkty doświadczenia wydać, więc nie chcę tego robić. Na razie zagramy sobie samymi oszczepami. Może ktoś mnie tam będzie osłaniał. Albo i nie, zobaczymy. No, ale no, to najgorsze jest to, że teraz arena właśnie nie ma nowych treści. To jest jedna sprawa, przez co odchodzą gracze. No widać chociażby po naszym Discordzie. No i po wyświetleniach nawet na filmach też widać. Częściowo, nie? Bo one, arena cały czas robi najwięcej wyświetleń. Ale no jednak częściowo widać i po wyświetleniach i po Discordzie, że sporo graczy od tej areny troszkę odeszło, nie? Nie ma nowych treści. No to co było przy, oczywiście przy pojawieniu się Kartaginy, no to... No nie ma o czym mówić, nie? Ten przeskok jest masakrycznie ogromny, no tak, tak to ujmę. Wtedy mi przychodziło 50 subów dziennie, a teraz mi przychodzi 5, nie? Więc 10-krotnie to zainteresowanie spadło, powiedzmy. Oczywiście to nie jest dokładnie policzone, nie? Ale tam mniej więcej powiedzmy, że tak. No po prostu spadło zainteresowanie. Nie ma nowych treści, nie ma ludzi, którzy chcieliby grać i klepać te poziomy dalej. Okej. No i do tego teraz dochodzi kolejne uderzenie w nowych graczy, bo te ceny dowódców to są jakby nie było uderzeniem w nowych graczy. No i co tu, jak to skomentować w ogóle, nie? Ciężko tu cokolwiek powiedzieć, no bo tacy starzy wyjadacze jak ja, jak tam Winge, czy no, to, ktokolwiek, nie? To, którzy grają często i dużo, mają tych dowódców wykupionych, no to nie mają z tym problemu, że tak powiem, z praktycznego punktu widzenia. Mamy i tak dowódców wszystkich, ja tylko Suli nie mam. Pal diabli te ceny, nie? No mnie to tam co mnie niby to tam obchodzi, nie? No ale jednak, no... Przyjdą nowi gracze, czy nawet tacy ludzie, którzy tam mają powiedzmy trzecie tiery, piąte, czy tam pierwszą piątkę w życiu nabili, nie? I nagle dostają, kurde, takie ceny dowódców. Nabili pierwszą piątkę, no i stwierdzają, że okej, to może pogram sobie nowym dowódcą i bum, nie? Takie ceny. No i to właśnie uderza w nowych graczy i zniechęci z całą pewnością tych nowych. Już zresztą dostawałem komentarze typu... No, Wargaming, no to jest już właściwie trzecia kwestia, nie? Bo pierwsza to oczywiście brak nowych treści, odchodzą gracze. Druga kwestia, zaporowe koszty dowódców, odchodzą gracze, którzy dopiero się pojawili notabene. To już gorzej zrobić tego nie można. I trzecia kwestia, PR, nie? Bo praktyczne kwestie związane z tymi dowódcami to jedna sprawa, a druga sprawa to właśnie PR, czyli no już dostaję komentarze, że a Wargaming oczywiście na kasę się rzucił, bo... Robi dowódców, których nie będzie można kupić za wewnętrzną walutę, tylko trzeba będzie kupować za złoto, które jest oczywiście płatne za normalne pieniądze z realnego świata, więc no oczywiście pay to win, bo jeżeli, no czy może nawet nie pay to win, tylko pay to play, nie? Mimo, że to jest teoretycznie free to play, a w praktyce wychodzi na to, że nie da się grać bez załadowania jakiejś ilości kasy w tą produkcję. No i to już trzecie uderzenie w nowych graczy, bo jeżeli oczywiście będą takie komentarze gdzieś na różnych publicznych forach, nie forach, Discordach, gdziekolwiek, na kanałach, no to jak wejdzie nowy gracz na taki mój kanał, zobaczy takie komentarze, no to stwierdzi, a tam to mamy powtórkę z World of Tanks, mamy powtórkę z jakiegoś World of Warships, nie wiem czy tam też było pay to win, bo tam aż tak dużo nie grałem, nie śledziłem. No ale mamy powtórkę z tych wszystkich produkcji Wargamingu, więc nawet nie ma co się na to, za to zabierać, więc... Po prostu nawet nie odpali, nie? No cóż. Tak to wygląda. Dlatego no jeszcze tym bardziej mnie dziwi, że ta nowa frakcja, Kartagina, która no została dopiero co naprawiona, no w tym momencie kolejna bariera postawiona w postaci cen tych bohaterów. No what the heck, naprawdę. No także no ceny cenami, dlatego no już tak podsumowując tą kwestię, jestem za tym, żeby ceny bohaterów podnieść. W sensie w porównaniu do tych cen, które były wcześniej, nie to w porównaniu do tych, co są teraz. Tych absolutnie nie podnosić, bo to nawet w ogóle. Ale do tych, co były wcześniej, okej, można te ceny trochę podnieść. Przynajmniej niektórych bohaterów, nie? Żeby nie wszystkich. Ale jednak, no, skala tego podniesienia i sposób, w jaki to zostało wykonane, no to jest po prostu najgorsze, co dało się zrobić. No nie wiem właściwie, jak można by te ceny podnosić, ale no jakoś tak nieznacznie, no powiedzmy o 10-20% ceny, nie? I ewentualnie później o drugie 10-20% po powiedzmy pół roku, nie? Żeby to tak się rozeszło po kościach jakoś, nie? No tak już mówię z punktu widzenia takiej no strategii trochę, nie? Marketingu czy coś, no... Żeby to po prostu tak powoli tą żabę gotować, czyli nas graczy. I to wtedy przynajmniej nie rzucałoby się aż tak w oczy. Oni walnęli takie ceny, kurde, zaporowe, że to w ogóle...
No, trudno cokolwiek powiedzieć, no ja Sulle to może kupię za 30 lat, może nie. No i tak jak mówię, no nawet na tych starych cenach nie miałem ulepszonych wszystkich bohaterów na maksa. Nawet na tych starych cenach, no to co dopiero na tych nowych? No tutaj już jest kwestia wyboru właśnie, czy ulepszasz bohaterów, czy kupujesz coś nowego. I ta spirala się będzie nakręcała oczywiście. Bo jeżeli sobie kupisz jednego bohatera, no to jego również trzeba ulepszać. Jeżeli chcesz z kolei kupić następnego, no to jego też no, musisz nie ulepszać, żeby kupić sobie następnego. Więc no, wyjdzie na to, że nie będziesz miał niczego ulepszonego. Jak kupisz sobie wszystkich bohaterów, to dopiero będziesz mógł zacząć ich ulepszać. No, tragedia, tragedia. No i ja rozumiem, że tutaj już wracam do początku, czyli do tego, jak uzasadniali twórcy właśnie te ceny. No mianowicie tym, że oni, że zajmuje sporo czasu stworzenie nowych treści. No gościu, nie bądź AFK, bo ktoś mi musi... No nie. Dobra, obudził się. Że tworzenie nowych treści wymaga czasu. No rozumiem to, oczywiście to jest święta prawda. Wymaga czasu, wymaga wysiłku, kosztu. Także to jest zrozumiałe, to jak najbardziej. Rzecz w tym, że no, drodzy twórcy, nie unikniecie tworzenia nowych treści. No, jeżeli chcecie mieć graczy, to musicie tworzyć nowe treści, bez względu na to, czy to zajmuje czas, czy nie. Dlatego no, może to jest pytanie ogólnie o arenę nawet, bo to jest jednak jakby nie było gra niszowa. No, wynika to w dużej mierze, myślę, że to jest RTS. To nie jest głupia nawalanka jak Fortnite. Wybaczcie wszyscy, którzy gracie w Fortnite'a, wybaczcie. Jest to głupia nawalanka, naprawdę. Tam nie trzeba dużo, nawet w jakimś CS-ie chyba trzeba więcej się nakombinować niż w Fortnite. Dlatego nagrywałem luźne gadki, notabene właśnie w Fortnite, bo tam nie trzeba było dużo kombinować. No w CS-ie trzeba się smoków nauczyć, trzeba tam jakieś tak, tego typu rzeczy ogarnąć, ale to już mniejsza z tym, nie chcę o tym mówić. No ale no, gry, w których trzeba kombinować, nie będą zbyt popularne, no jakby nie było. No, w arenie trzeba się nakombinować. Już widzieliście, jaki problem był z komentowaniem u mnie, jak właśnie... Ups, nie dostanę po plecach. Odrobinę. Dobra, już nie żyją praktycznie. Tylko swoich trochę obiłem, ale... Przepraszam, nie chciałem. Znaczy chciałem, dobra. Chciałem lżej po prostu, o. No, szczepy, to jest za zabójcze, bro. Naprawdę, patrzcie na to. Znaczy ja wiem, różnica tier... Nie ma różnicy, ja mam trzeci tier przecież. Okej. Okay. Ja mam trzeci tier. No, przebijemy się tutaj, bez problemu. Wiem, że są pod naszym ostrzałem, ale... Przeboleję. A to nasi, uff. Już myślałem, że dostanę szarżę na plecy. Przyzwoity damage. Najgorsze, że się muszę trzymać tej całej kupy mojej, nie? Znaczy, grupy, kurde, to głupio zabrzmiało, nie? O, tam są nieruchomi legioniści. A dobra, a kawa leci w moją stronę, więc nie, daruję sobie. Widziałem ich tutaj. O, nie użyłem umiejętności. Także tak, no właśnie twórcy nie mogą uniknąć tworzenia nowych treści. Już powoli powinna się pojawiać nowa frakcja, jeżeli... No właśnie ja nie wiem, dokąd zmierza arena. To jest w ogóle pytanie, które twórcy sobie powinni zadać. Siłą rzeczy ta gra będzie mniej popularna niż dajmy na to, niż nawet World of Tanks czy World of Warships. Że już o jakimś Fortnite czy nawet tym CS-ie nieszczęsnym nie wspomnę. No, ta produkcja będzie na pewno mniej popularna i z tego sobie warto zdawać sprawę. Dlatego no jakoś coś trzeba zrobić, nie, żeby jednak te nowe treści powstawały, mimo że no oczywiście to są koszta, nie? Ale mimo to nowe treści muszą powstawać. Więc no panowie, jakieś rozwiązanie trzeba tutaj znaleźć i tyle. Może gra nie powinna być darmowa. No, nie wiem, czy dobrze, że to mówię, ale może nie powinna, naprawdę. Czasami jest lepiej, jeżeli gra będzie, powiedzmy, płatna, niż gdyby miała być teoretycznie darmowa, a w praktyce płatna, nie? I wiecie, to wcale nie musi zaszkodzić produkcji, jeżeli nagle się okaże, że okej, za grę trzeba będzie zapłacić. To wcale okej, dobra, jedzie kawa w moim kierunku, także ja już chyba nie żyję. Szybko! Jeszcze spróbuję się ustawić tutaj może. Skupić ostrzał! O
oszczepy! Za honor! Atakują nasze oddziały! O tak. Za honor! Spróbujemy powalczyć w zwarciu. Zobaczymy, czy to nam jakkolwiek pomoże. Czy przeciwko kawie wygramy w zwarciu, nie? Nie, no raczej nie wygramy. Dobra, tą dwójkę może spróbujmy cofnąć w takim wypadku. Zawsze ostrzał będzie wchodził. Dobra, już możemy. O, dojechali mnie. Dobra, no padnę, jakby nie było. 2000 damage'a zrobione, może skapujemy obóz. Tak, no właśnie, to jest właśnie pytanie o przyszłość ogólnie Total War Arena, nie? Bo reklama tego nie załatwi, nawet tak intensywna, jak w sumie, no arena się dosyć intensywnie niekiedy reklamuje. Ale no to nie załatwi sprawy, bo w dalszym ciągu ludzie będą bardziej woleli Fortnite. No zobaczcie chociażby na youtuberów, nie? Ja jestem największym polskim youtuberem, mam 2000 subów, który nagrywa arenę w sensie, nie ogólnie. Który nagrywa arenę. Mam 2000 subów, nie? Czyli żaden większy youtuber się areną w ogóle nie zainteresował. A kto gra w Fortnite'a? Izak gra w Fortnite'a, nie? Chociażby. Mimo, że teraz wszyscy mi piszecie, że Fortnite jest już nudny, nie? No i mi też się znudził, nie? To Fortnite naprawdę, to... Okej, fajny na początek, robi dobre pierwsze wrażenie, ale na dłuższą metę... Naprawdę, no... Nie dla mnie, naprawdę. Ja na dłuższą metę w Fortnite nie bardzo bym miał ochotę zostawać. A zobaczcie, jak cholerną popularność zdobyła ta gra. Ile musieli zarobić na tym, mimo że są free to play, tak jak Arena, nie? Arena nigdy Fortnite'a nie dogoni. Nikt, znaczy gracze w większości nigdy nie będą grali w RTS-y. Gracze w większości będą grali w strzelanki, w jakieś takie proste... Coś prostego po prostu, szybkiego, prostego. Wchodzisz, strzelasz, wychodzisz, nie? Tak jak Fortnite. I no z tym się trzeba jakoś pogodzić i jakoś spróbować to rozwiązać, żeby jednak... No zdawać sobie sprawę z tego, że no, gospodarujemy pewną niszę i żeby jak najbardziej tą niszę zagospodarować skutecznie, że tak powiem. Dlatego może gra powinna być jednak płatna. No tylko pytanie, kto wtedy zostanie w tej arenie, nie? No i oczywiście no, pierwsze wrażenie musi być dobre. Jeżeli się okaże, że twórcy no, olewają sprawę, no to... No to nikt produkcji ostatecznie nie kupi. Ale no raczej nie ma to jest takie po prostu hipotetyczne gadanie, no arena raczej nie będzie płatna, tutaj no, nie ma o czym mówić, także no to oczywiście dla nas bardzo dobrze, że ona płatna nie będzie, ale no oczywiście no, obawa jest zawsze taka, że teoretycznie będzie za darmo, a w praktyce będzie trzeba bulić, ale no już jeśli chodzi o te kwestie płatności i niepłatności, no bo to oczywiście też mogą się odezwać głosy, że co płatna, no i oczywiście ja w pewnym sensie te głosy popieram, nie? Ja nie chcę, żeby było płatna, nie? Ale no, rozważam po prostu tak, zupełnie bez emocji tak jakby, nie? Patrzę tak trochę z punktu widzenia twórców, a nie własnego, nie? Ale zobaczcie na For Honor. Gra była, ja zapłaciłem za to 180 zł, a teraz jest za darmo, nie? Ja powiedziałem po For Honor, że ja od Ubisoftu nie kupię już niczego, nie? I polecam wam nie kupować niczego, nie? Bo to nie jest pierwsza sytuacja, w przypadku For Honor, gdzie Ubisoft, no, może nie tyle zlewa graczy, tylko po prostu, no, robi takie posunięcia, które graczom straszliwie szkodzą. Ja wiem, że jest mnóstwo obrońców For Honor, że to świetna gra, no, okej, ale no, to jak Ubisoft zorganizowało tą grę, że dopiero po roku pojawiają się serwery, że ludzie, którzy zabulili, ja zapłaciłem najtańszą wersję 180 zł, były droższe po 300 chyba coś, nie? I ludzie za to zapłacili, nie? Teraz nagle... Gra jest za darmo. Można grać za darmo. No, to jest po prostu kpina, nie? To jest kpina. No i oczywiście, ale ludzie i tak będą kupować gry od Ubisoftu, nie? Będą się łudzić, że będzie lepiej. No, zresztą to nie jest, For Honor to nie jest pierwszy przypadek. No, z Assassinami też duże problemy bywały z optymalizacją z Unity, pamiętam tak było, że wyszła gra z taką ilością bugów, że po prostu narzekania było mnóstwo, ale i tak ludzie nakupią tych Assassinów, nie? No bo czemu by nie? Bo ładne trailery i tak dalej. Ja oczywiście nie winię, że tak powiem, was, jeżeli kupicie sobie Assassina, że jesteście jacyś, nie wiem, to nie o to chodzi, nie? Bo ja, no ja od Ubisoftu powiedziałem, że nie kupię, ja nie kupię. Ja powiedziałem, że tak będzie, no to tak będzie.
Chyba, że oczywiście się zmieni polityka firmy i to będzie widoczne, nie? Ale no na razie nie przewiduję tego, dlatego Ubisoft dziękuję, no na razie dziękuję, dlatego nie gram w Far Cry'a, nie będę grał w Far Cry'a, no trudno. Trudno. Ale no, jeżeli się zmieni polityka, to oczywiście ja zmienię swoje podejście. Ale też nie znaczy, że wszyscy, którzy kupują gry od Ubisoftu, to są jacyś tam postrzeleni, nie? Ja sobie tak postanowiłem, bo ja się nadziałem na For Honor, ale nie wszyscy muszą dokładnie tak samo postanawiać jak ja, także... To jest inna sprawa. Rzecz w tym, żeby właśnie no, w przypadku For Honor no, dużo twórcom zostało wybaczone, naprawdę. Produkcja dopiero po roku stała się jako tak ogrywalna. No właśnie, nie? Ale no, mimo tych ruchów ludzie będą kupować gry od Ubisoftu. I Ubisoft dalej będzie no, taką wiodącą marką. Jakby nie było. Dlatego no, wcale, że tak powiem, no, nie musi... Znaczy podwyższony core dowódców to jeszcze inna sprawa, nie? Bo to utrudnia ogólnie wejście w grę. Dlatego no myślę, że to może wpłynąć na grywalność. Ale w sensie nawet jeżeli zrobiliby płatną arenę twórcy, to wcale by to nie znaczyło, że nagle spadnie ilość graczy, że wszyscy się obrażą i tak dalej. Może się okazać wręcz przeciwnie, dlatego... Dlatego no trudno jest naprawdę powiedzieć, jak ta arena się będzie rozwijała. Ja jednak, tak jak mówię, ostatecznie wolałbym, żeby gra była powiedzmy płatna. Oczywiście no w granicach rozsądku, nie? Żeby była płatna, niż żeby wyszła taka sytuacja, że niby jest darmowa, ale jak wejdziesz do gry, to się przekonasz o tym, że jednak musisz zabulić, żeby w ogóle pograć. Wolę jawne postawienie sprawy, niż takie bawienie się w podchody i udawanie, że gra jest darmowa. Także no ja to tak widzę. Jeżeli chodzi o ceny dowódców, jestem prawie pewien, że one spadną. Bo jednak co by nie było, jest sporo narzekania na Wargaming. Ale to no, ze względu nie tylko na arenę, ale w ogóle na ich też politykę odnośnie chociażby tam czołgów i tak dalej. Ale no właśnie myślę, że jakby nie było, no na razie te zmiany są wdrażane. Było narzekanie na Kartaginę, dostała buffa. Było narzekanie na Słonie, dostały nerfa. Mimo, że cały raz może jeszcze zasługują na jakiegoś, może nie. Nie chcę tego rozstrzygać w tym filmie. Ale jednak no twórcy starali się coś z tym robić. Dlatego jak będzie narzekanie na koszty dowódców, może zostaną obniżone. Zobaczymy, jeżeli nie zostaną, no to jednak no, to byłoby grube przegięcie, jeżeli ta zmiana byłaby na stałe. Chociaż ja oczywiście nie wierzę w zmiany stałe, nie? Nie ma czegoś takiego jak permanentna zmiana. Wszystkie zmiany można zmienić, no w tym sensie. No i tak to wygląda. Piszcie w komentarzach, co sądzicie. Zrobimy sobie dyskusję może na ten temat, no chociaż nie wiem, czy tu jest o czym dyskutować, myślę, że wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że ceny dowódców są przegięte i... Ale piszcie chociażby może, jeżeli w kwestii właśnie przyszłości areny, to nie właśnie tak jak zacząłem gadać, to wyszło na to, że nie powiedziałem tylko o cenach dowódców, ale o arenie w ogóle, więc tak. Dobra, chyba na tej bitwie zakończymy, bo ona też długo trwała. Jeszcze mimo wszystko nie jest rozstrzygnięta. Dobra, w sumie, dobra, ktoś kieruje tymi oddziałami AFK. A, to jest niby gracz, który też jest w sumie AFK. Brakuje oszczepów trochę. Odsuńmy się. Szarże włączył, no to gratuluję. Aha, bo pewnie nie ogarnął, że tego. Dobra, ustawmy te studo. No oczywiście to niewiele daje przeciwko oszczepom, ale wygramy na czas sobie. 2 minuty do końca. O, jeszcze łucznicy. Czy to jest wszystko, co mamy? My mamy tylko te studo, czy tylko legionistów, więc nie gońcie ich, naprawdę. Te studo ustawcie i tyle. Zbierajcie ostrza, poczekajcie jeszcze minutę i tyle. To wszystko. Dobra, wycofajmy się tutaj. Tych oszczepników nie ma dużo, tylko że oni kapują nam, to też jest, ale chyba nie zdążą. O. Chyba nie zdążą skapować. Aha, wyłączył gość te studo, o, fajnie. Użył szarży, no to jeszcze fajniej. W próżnię. Nie no, na jednego kawalerzystę. O, to się udało. Zrautowani? Zrautowani, świetnie. Nie, jeszcze się nawrócą. Myślałem, że uciekną zupełnie. Dobra, stańcie gdzieś tutaj. Kończymy. Także piszcie śmiało w komentarzach, co sądzicie. My jeszcze zaczekamy tą minutkę do końca bitwy. No, ja tak jak mówię, ja wyraźnie dostrzegłem spadek zainteresowania areną po naprawdę, naprawdę takim imponującym starcie, po właśnie starcie tej otwartej bety.
No jednak, no już trzeba powoli myśleć, moim zdaniem, z punktu widzenia twórców, o premierze, nie? No, ile to może trwać, ta beta? No już często właśnie, jak była beta zamknięta, jak zaczynałem nagrywać, to pojawiały się komentarze, o, to w ogóle arena jeszcze istnieje, to jeszcze, bo przecież alfa była parę lat temu, nie? Dlatego takie komentarze się pojawiły, no to arena jeszcze istnieje, w ogóle coś tam. Też mi się nie podoba, że turnieje w arenę właściwie były organizowane przez osoby prywatne, nie? Sun Tzu przede wszystkim właściwie. No, były też jakieś turnieje robione przez twórców, ale no, oni powinni w to zainwestować zdecydowanie więcej. No, pojawiać się na jakichś takich eventach, wreszcie zrobić jakieś lany. Dlatego ja chciałem forsować ten tryb 2x2. Bo to by było bardzo fajne właśnie na jakieś lany takie, coś w tym stylu. I to by było takie w miarę, no, proste, że tak powiem. Nie trzeba dużo graczy, nie trzeba zbierać teamu, bo oczywiście z teamami są te problemy, że trzeba zbierać ludzi, trzeba regularnie grać, coś tam, nie każdy ma taką opcję. A 2x2, to dwójka osób się zbierze i można naprawdę fajną rzecz zrobić. No oczywiście, no, jak widać było na warunkach naszego klanu, to nawet 2x2 nie jest w stanie się zebrać. No, ale trudno. Ale no myślę, że ogólnie by się ludzie zbierali, dlatego i coś takiego na lany byłoby nawet chyba fajne. Więc no, myślę, że to już najwyższa pora, żeby... No właśnie trochę w tym kierunku zacząć iść, żeby pokazać tę arenę jako właśnie taką mobę, nie tylko taką gierkę sobie do nabijania kolejnych levelów, ale właśnie jako taką mobę do grania turniejowego. No ale to już jest inna kwestia, zobaczymy co z tym twórcy zrobią. Zobaczymy jak to się będzie rozwijało, na razie jest jak jest, na razie mamy cholernie drogich dowódców. Właśnie zobaczmy, kogo ja nie mam kupionego. No, Sulli nie mam, 75 tysięcy. Super. No oczywiście to podrożenie dowódców wiązało się z tym, że zwiększyli ilość zdobywanego doświadczenia. Dlatego no moim zdaniem podniesienie cen dowódców jest okej. Powinni to nawet zrobić, bo rzeczywiście ci dowódcy byli trochę zbyt tani. Bo naprawdę dużo nie trzeba było grać, żeby wszystkich zgarnąć. Ale no po prostu trochę przegięli z tą ilością, co nie znaczy, że ten stan rzeczy się utrzyma, dlatego no ja bym tak aż strasznie na tych twórców na razie nie psioczył. Dajmy im jeszcze trochę czasu, niech oni się z tym ogarną, niech zmniejszą te ceny. No i tyle. No i właściwie ja również tyle mam do powiedzenia. Mam w Grecji też wszystkich, w Barbarzyńcach też wszystkich, także no u mnie został tylko Sulla. Także ja na razie nie kupuję, ja się wstrzymam po prostu, aż te ceny spadną. Ja wam też to polecam, żeby trochę się wstrzymać. Jeżeli nie musicie kupować dowódców, to ich nie kupujcie. Na razie nie ma to sensu po prostu. Dobra, to by było na tyle. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Czołem.